Dzień dobry. Jesteśmy uczniami klasy drugiej technikum Szkoły nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Garwolinie i bierzemy udział w projekcie Młodzi Głosują. W ramach projektu przeprowadzimy sondaż, w którym dowiemy się, jakie nastawienie do głosowania mają uczniowie naszej szkoły. Do której klasy chodzisz i czy jesteś upoważniony do głosowania? Ja chodzę do pierwszej liceum i nie jestem. Jestem z klasy trzeciej TOR i takie są upoważnione do głosowania. Chodzę do klasy drugiej C, nie jestem upoważniony do głosowania. Jesteśmy z klasy czwartej TOR i jesteśmy upoważnieni do głosowania. Chodzę do klasy drugiej CLO, nie jestem upoważniony do głosowania. Chodzę do pierwszej klasy technik reklamy i nie jestem upoważniony do głosowania. Chodzę do klasy trzeciej BLO i jestem upoważniony do głosowania w wyborach. Chodzę do drugiej klasy, nie mam upoważnienia do głosowania. To chodzę do klasy czwartej TCPG, 4 lata minęło. Jestem ogólnie już pełnoletni, więc jak wiadomo w naszym polskim prawie jestem już osobą dorosłą, więc mogę normalnie oddać swój głos w normalnych wyborach. Trzecia TOR jestem. Chodzę do trzeciej klasy i jestem upoważniona, ponieważ mam prawo wyborcze. Częszczam do klasy trzeciej liceum i tak jestem. Czy wiesz, jakie są wybory w październiku tego roku? Tak, wiem. W październiku są wybory do parlamentu. Nie. Do parlamentu? Tak. Nie. Do parlamentu. No tak, parlamentarne? Tak. Tak. Nie. Do parlamentu. Tak, do parlamentu. Nie. Tak, wiem. Jakie? Do parlamentu. Nie wiem. Parlamentarne. Tak, do parlamentu. Tak, wiem, do parlamentu. Nie wiem. Parlamentarne. Być może. Czy zagłosujesz w tegorocznych wyborach? Będę, ponieważ poczuwam się do odpowiedzialności za nasz kraj. Super, dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Dlaczego? Bo mam prawo wyborcze. Okay. Będę głosował w tych wyborach. A dlaczego? No, żeby nasz kraj był lepszy. Bardzo dobrze. Mam. A dlaczego? Bo mama mi każe, to ty masz. Czy gdybyś mógł, to zagłosowałbyś? Tak. Dlaczego? No bo każdy powinien głosować. Każdy powinien wybrać. Tak. Dlaczego? Ponieważ wiem, że to mój głos może zaważyć na wyniku. No, nie, mam się nie. Wahałabym się na jaką partię, no ale raczej tak. Dlaczego? Bo nie ma w Polsce takiej partii, która w 100% mnie satysfakcjonuje. Spoko, ale czemu byś oddała głos? Oddałabym głos, no bo to jest ważne, żeby zmienić cokolwiek w kraju, w którym żyjesz. Jeżeli masz możliwość, to zmieniasz coś, żeby potem nie narzekać, że coś jest źle, a sam nie próbujesz w ogóle tego zmienić. Tak, jasne. Dlaczego tak? Żeby dać przykład innym Polakom. Tak, oddałabym. Dlaczego tak? Ponieważ ważne jest to, żeby decydować o przyszłości naszego kraju. Nie. Dlaczego? Nie wiem, nie chciałbym się iść. Oddałbym. Dlaczego tak? Dla zasady. Tak. Dlaczego? Zagłosuję. Uważam, że każdy głos się liczy i nawet takie nasze dwa głosy mogą dużo wnieść. Tak. Dlaczego? Ponieważ uważam to za obowiązek obywatelski. Oddałbym. Dlaczego? Bo chcę, żeby marihuana była zalegalizowana. Nie. Czemu nie? Trzeba by było pojechać, oddać głos, zastanowić się na kogo. Po co to komu? Wypowiedzi nauczycielek naszej szkoły. Czy uważa pani, że głosowanie młodych w wyborach jest ważne? No oczywiście, uważam, że jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że ty myślisz podobnie. Jasne. No i teraz wspólnie moglibyśmy się zastanowić, dlaczego. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że warto mieć taki realny wpływ na to, co się dzieje. Nie warto narzekać albo być niezadowolonym z tego, co dookoła, tylko warto robić tak, żebyśmy mieli udział w tym, co nas otacza. To człowiek kształtuje swoje otoczenie i poprzez właśnie takie wybory to tak naprawdę my możemy to zrobić. Więc oczywiście sądzę, że ten udział młodych i w ogóle udział wszystkich w wyborach jest bardzo potrzebny. A więc czy uważa pani, że młodzi powinni głosować i że to jest ważne? Myślę, że to jest ważne i młodzi powinni głosować, dlatego że mają wtedy wpływ na swoją przyszłość i nie mogą być wobec tego obojętni.
Czy uważa Pani, że młodzi powinni brać udział w wyborach? Jak najbardziej młode osoby powinny się angażować, powinny jakby korzystać z tego prawa do możliwości głosowania. A dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim młode osoby powinny brać sprawy w swoje ręce i powinny jakby mieć tą świadomość, że od ich decyzji wiele w państwie zależy. Dlatego młode osoby bardzo licznie powinny wziąć udział w wyborach, bo przyszłość również w ich rękach. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy uważa Pani, że ważne jest, aby młodzi ludzie głosowali? Tak, ja za każdym razem powtarzam, żeby każdy młody człowiek, a uczniowie naszej szkoły są już w takim wieku, że powinni być świadomi. Żyjemy w społeczeństwie i każdy z nas musi zacząć przygotowywać się do tego życia dorosłego, kiedy skończy 18 lat. Każdy porządny obywatel naszego kraju powinien brać udział w wyborach. Powinien sam też starać się pogłębiać wiedzę, co te wybory dadzą mi jako jednostce, a każdy wybór do czemuś służy. Tak samo tutaj w szkole, na terenie, jeżeli macie wybory, macie możliwość głosowania, to jak najbardziej bierzcie w tym udział, wybierajcie swoich ludzi, których uważacie, że wniosą do waszego życia coś fajnego, coś nowego, coś wartościowego. Czy uważa siostra, że głos młodych w wyborach jest ważny i czy powinni oni głosować? Ja uważam, że jest ważne, powinni głosować bez względu na to, czy ktoś po prostu jest za obecnie rządzącą partią, czy jest przeciw, ale wszyscy pełnoletni ludzie powinni głosować. Dziękujemy bardzo za oglądanie naszego projektu. Świetnie, że przy nim bawiliśmy, mało spaliśmy, daliśmy radę. Było super. Chcesz coś dodać? Nie.